Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dobrze widzicie, światło zapalone, pomimo tego, że mamy poranek. W końcu pada deszcz. Nie powiem, z jednej strony się bardzo cieszę, ponieważ ogród będzie podlany, wszystko w sumie potrzebowało deszczu. Ostatnio było bardzo sucho, a dodatkowo wietrznie, więc naprawdę wszystko było przesuszone. Także ten deszcz jest mega, mega potrzebny. Aczkolwiek trochę się smucę, gdyż jutro mam gości, pojutrze mam gości. No i wiadomo, że fajnie byłoby posiedzieć na tarasie, poprzechadzać się po ogrodzie i tak dalej. No i jak będzie taka pogoda, to niestety trzeba będzie się przenieść do domu, czego żałuję, gdyż te wszystkie pozostałe miesiące, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień jeszcze. Pewnie będziemy się spotykać w domu, więc przyjemnie byłoby posiedzieć na dworze, no ale nic nie poradzimy. I tak mamy przepiękny wrzesień, bardzo ciepły, więc nie mogę narzekać. Natomiast no miałam zagwozdkę, co takiego dzisiaj ubrać. I tak w pewnym momencie stwierdziłam, że dobrze, to jest ten moment, kiedy zacznę wyciągać jesienne rzeczy. Tak, to jest to, co wybrałam. Chociaż mam wrażenie, że wyglądam bardzo blado tutaj. Może za mało dałam bronzera? Może trzeba trochę więcej bronzera, słuchajcie, dać, podkręcić trochę. Albo na szyję nałożyć. Bo ja do szyi w ogóle nie opalam. Tak, dajmy troszkę więcej bronzera. O! Od razu bardziej się letnio robi. Także stwierdziłam, że nie, jednak nie będę ubierała się typowo jesiennie, gdyż na to mam jeszcze czas. Jesień, zima, to tak jak policzyłam, jeszcze wiele miesięcy przed nami, dlatego stwierdziłam, że założę coś innego, bo wskoczyłam na początku w dżinsy, wskoczyłam w dżinsową koszulę, ale stwierdziłam, że jednak jeszcze to nie jest ten moment, także wyszperałam, słuchajcie, starą sukienkę z HM-u, brązowa. Pomyślałam sobie, że to dobry wstęp do tej jesieni i do tego narzucę sobie sweterek na ramiona, gdybym zmarzła, ponieważ nie mam takiej delikatnej letniej parki, którą bym mogła nałożyć, gdyż pada deszcz. Wezmę po prostu parasolkę, a sweter sprawi, że po prostu będzie mi cieplej i w razie czego zawsze mogę go założyć. W każdym razie sukienkę, kiedy wyjęłam, zobaczyłam, że to jest naprawdę stara sukienka z HM-u w rozmiarze XS, którego już od zeszłego roku, nawet bym powiedziała z półtora roku, nie noszę. Także bałam się, że się nie wcisnę, ale idealnie jakoś leży. Może dlatego, że nie miałam jakiegoś obfitego śniadania, zjadłam jak zwykle owsiankę z malinami, więc się wcisnęłam. W sumie bez problemu, myślałam, że będzie gorzej. No i stylizacja gotowa, chociaż trochę pewnie będę wyglądała śmiesznie, gdyż zamierzam paradować dzisiaj w klapkach, ale póki co jest 18 stopni, więc myślę, że nie ma tragedii, ponieważ jadę odświeżyć paznokcie u stóp oraz u rąk i u stóp nie robię hybrydy, tylko robię ten zwykły lakier, chcę, żeby one sobie przeschły te paznokcie i nie nakładam tych sztuczności, jak nie muszę. Natomiast na ręce myślę, że jeszcze ostatni raz nałożę hybrydę, a później już ją ściągamy i będzie znowu lakier. I tak, no jakąś taką przerwę, tak sobie regularnie ją robię. Więc pogoda powoli nam zaczyna wskazywać jesień, ale na spokojnie, tak jak powiedziałam, bez szaleństw. Ja powiem szczerze, że jeszcze nawet nie zrobiłam chyba żadnych takich porządnych, jesiennych zakupów, chociaż do nich się przymierzam. Ba, miałam w sumie w koszyku, jakoś tak zaczęło się robić chłodniej, wieczorem sobie usiadłam w internecie, pododawałam parę rzeczy do koszyka i chciałam zrealizować, ale coś mi się internet zaciął, więc nie, to może był znak. I później przyszły znowu te upały, więc odpuściłam, natomiast myślę, że pewnie już niebawem trzeba będzie się rozejrzeć za jesiennymi kolekcjami. Natomiast póki co, to co miałam w szafie, bo będę musiała oczywiście zrobić reorganizację, poprzeglądać i tak dalej, natomiast jeszcze się cieszymy, mam nadzieję, że latem. Zaraz sprawdzimy, jaka będzie pogoda na jutro. Zaraz zobaczymy. Co zapowiadają nam na jutro? Dzisiaj deszcz, jutro słonko za chmurami, 19 stopni, no to już chyba raczej wewnątrz będziemy. Niedziela 18 i słońce. Ale za to przyszły tydzień, koniec przyszłego tygodnia znowu 25. Więc może jeszcze nie będziemy się żegnać z tymi letnimi rzeczami, także ja się nie spieszę, bo ja tak na każdy zbliżający się sezon po prostu lubię przejrzeć swoją garderobę, wszystko poukładać. Czasami zmieniam lokalizację rzeczy, gdzie co się znajduje.
łatwiej w ogóle jest sobie zobrazować to, co mamy, co się zużyło, co trzeba dokupić, o czym jeszcze myśleliśmy i tak dalej, więc to jeszcze odkładam, słuchajcie, na później. Teraz ja już będę musiała uciekać, więc szybciutko pokażę Wam swoją stylizację. No i pojawiło coś nowego na dole, na co czekałam bardzo, bardzo długo. I jakoś zawsze było coś, że odkładaliśmy to na później. Ale dobra, zaraz Wam powiem. Pokażę Wam jeszcze tylko stylówkę. Tak wygląda moja stylizacja na dziś. No i powiem szczerze, nawet jestem pod wrażeniem, bo myślałam, że okolica brzucha będzie już kiepsko wyglądała, ale jest spoko. Także dodałam sobie pasek, który nawet jest luźny, słuchajcie. Ważne, żebym za dużo nie zjadła dzisiaj. Sweter narzucony na ramiona i po prostu wezmę ze sobą parasolkę. Brązowa torebka i wszystko. Biżuteria to oczywiście sadwa. Cały czas teraz jestem w tych koniczynkach, kwiatkach, bo no taki mam nastrój. Zegarek i obrączka. I więcej biżuterii nie mam. Lubię taką prostotę. No i tyle, słuchajcie. Myślę, że torebka będzie mi dzisiaj pasowała. Chyba ta. Ups. No i to jest ten czas, kiedy sięgam po swoją niezniszczalną poszetę Métis. Okej, okay. No i trudno, będą klapki, ale gdzie ja mam te klapki? Dobra, idziemy na dół i już Wam pokazuję. No nie da się tego nie zauważyć. No, tylko wrażenie psuje ta piłka juniora. Ale widzicie, co tutaj doszło? Nie mogliśmy cały czas znaleźć miejsca na pianino. I postanowiliśmy, że będzie stało ono u Gabrysi, ale tak na próbę stwierdziłam, że postawimy je tutaj i zobaczymy, ponieważ ono jest trochę szersze od tej ściany. I wiecie co, powiem Wam szczerze, że mi się bardzo podoba. Dla tych osób, może, które nie wiedzą, ja nie gram na pianinie, natomiast nasza córka się uczy. Właśnie szczotkę wziąłam ze sobą, żeby całą znieść, bo ostatnio wzięłam z samochodu, a dobrze ją mieć. Zwłaszcza kiedy pada deszcz. Więc córcia chodzi na lekcje, to już chyba drugi rok, albo trzeci nawet? Nie, drugi. Drugi rok? Jakoś wiecie, ten czas szybko leci. Ja również brałam lekcje w zeszłym roku. Później musiałam zrezygnować, ponieważ nie radziłam sobie z czasem, po prostu nie ogarniałam tego wszystkiego. I tak naprawdę miałam problem, gdyż mieliśmy keyboard u Gabrysi w pokoju. I ciężko było mi tam, wiecie, się zabrać za to, wejść do dziecięcego pokoju, jakoś tak... Zawsze mi było nie na rękę i jakoś tak nie po drodze i zapominałam tak naprawdę o tym, żeby pograć, żeby poćwiczyć, więc... Kiepsko mi te lekcje szły, nie ukrywam. Natomiast teraz mam nadzieję, że dzięki temu, że to pianino będzie tutaj tak na wierzchu, to będziemy po prostu pamiętać i częściej będziemy sobie ćwiczyć i grać. Więc zobaczymy, może uda mi się znaleźć jeszcze taki jakiś fajny termin, żebym mogła odświeżyć tą swoją naukę i te lekcje, bo no bardzo chciałabym się nauczyć grać. Natomiast dzisiaj już jak rano przed szkołą Gabrysia sobie usiadła, wieczorem też przede wszystkim grała, rano też sobie tutaj chłopcy śniadanie jedli, a ona sobie usiadła i grała, powtarzała sobie wszystkie utwory, także no wiadomo, zawsze tak jest na początku, kiedy jest coś nowego, że wszyscy się cieszą i próbują, grają i tak dalej, natomiast no ja jestem bardzo podekscytowana, ponieważ bardzo i to bardzo chciałabym się nauczyć. Pamiętam, że miałam takie marzenie od samego początku, jak się tutaj przeprowadzaliśmy. Mówiłam do męża, że będziemy mieli dużo dzieci, będziemy mieli dużo wnuków i ja sobie marzę, żeby tutaj wnuczęta przyjeżdżały na święta. Ja będę siadała przy fortepianie, będę grała kolędy i wszyscy będziemy śpiewać. Także zaczynam dążyć do realizacji tego marzenia. Oczywiście jeszcze daleka droga przed nami, ale no fajnie by było, fajnie. Także zawsze mi się to podobało. Wydawało mi się, że to jest takie łączące. Muzyka w ogóle łączy ludzi. No i no nie wiem, możemy teraz stworzyć sami swój zespół The Kelly Family, się śmieje do męża, bo on gra na gitarze, ostatnio kupiliśmy mu gitarę elektryczną, w ogóle też fantastyczna sprawa. Także no, mam nadzieję, że jak nie ja, to oczywiście Gabrysia będzie grała, także my tutaj zdecydowaliśmy się na pianino elektryczne. Wybraliśmy Casio, mimo różnych, przeróżnych opinii.
Ale stwierdziliśmy, że nie ma co szaleć na początek. Podobało mi się ono przede wszystkim estetycznie, że tutaj pasuje, to jest kolor brązowy. Wszędzie inne to były kolory palisander, który jest taki bardziej w czerwień wpadający i on mi się tutaj nie widział. Natomiast ten brąz fajnie również chciałabym wprowadzić do gabrysi, ponieważ ona jest przed remontem pokoju, tam mamy już wybraną koncepcję. No i nie chciałam też, żeby ono było białe. Chciałam po prostu, żeby był taki kolor drewna, także wydaje mi się, że wpasowaliśmy się tutaj idealnie. Pufa jeszcze, na razie jest tutaj ta ławeczka, ale jest zamówiona, ona przyjdzie troszkę później, bo tutaj tak naprawdę pan z Fana w Szczecinie przywiózł nam sam osobiście właściciel to pianino, także zamówiliśmy tego samego dnia i tego samego dnia dostaliśmy, także było nam niezmiernie miło. Także już od wczoraj jest ono użytkowane intensywnie, ja nie ukrywam, że od rana też ćwiczyłam. Na razie tylko od do radości umiem, ale sprawia mi to ogromną frajdę, także no, chciałam Wam tylko szybciutko pokazać, no bo jakżeby inaczej, no nie da się po prostu tego nie zauważyć. Okej, lecimy. Jak widać za oknem pogoda. Bo jest szaro, chociaż pewnie w kamerze wydaje się, że jest jasno. Myślę, że się troszeczkę przejaśnia, także liczmy na to, że jutro będzie, nawet nie musi być ciepło, ale żeby było bezwietrznie, no to by był w ogóle sukces. I dzień dobry, mamy kolejny dzień. Wczoraj się napadało, naprawdę solidnie. Rano było dużo chmur, więc myślałam, że nic z tego i nie ma szans na to, żebyśmy naszykowali stół na tarasie, ale jakieś pół godziny temu się przyjaśniło i zaczęło wychodzić słońce, więc kto wie. Także ja teraz, słuchajcie, nie tracę czasu, gdyż od rana, zamiast się szykować, zanim sprzątać i ogarniać wszystko, to rodzinnie brzdrękaliśmy na pianinie. W sumie już nie powiem, że przyzękaliśmy, nawet zaczynało coś wychodzić, więc o, cudownie, wielkie zainteresowanie, wszyscy chcieliby grać, mamy nuty, mamy podpisane i nawet, słuchajcie, coś tam brzmiało. Przyszła wczoraj ta pufka, ta ława pod pianino i pasuje, teraz muszę tylko tą pufę naszą zieloną gdzieś tam umieścić, może tutaj. Teraz szybciutko nakładam make-up, ponieważ muszę nakryć stół, muszę pojechać po tort i muszę zawieźć syna na urodziny, bo on będzie na innych urodzinach, tutaj nieopodal. No i muszę podjąć tą decyzję, czy nakrywamy tutaj, w domu. Wolałabym na tarasie, no wiadomo. Ewentualnie kocyki wyjmiemy, a może później po prostu przeniesiemy się. No nie wiem. W każdym razie mieliśmy się spotkać tylko na kawę i tort. Natomiast przesunęliśmy godzinę na taką bardziej popołudniową, więc myślę, że przydałoby się również coś do jedzenia, dlatego planujemy zrobić taką deskę serów i ja szybciutko jeszcze zaraz wstawię ciasto na pizzę, więc będą takie dwie pizze, żeby sobie przekąsić i myślę, że to wystarczy. Także taki jest plan, skontroluję czas, żeby się z tym wszystkim wyrobić, bo tak jak powiedziałam, no, za długo graliśmy, śpiewaliśmy, a teraz trzeba się spieszyć. Dobrze, szybciutko make-up. Na początek nałożyłam bazę z Bobbi Brown. Ona jest, słuchajcie, rewelacyjna. Ach, ja tak rzadko po nią sięgałam, ale tak naprawdę jak tylko ją odkryłam i zobaczyłam różnicę, to faktycznie ten make-up dużo dłużej się trzyma i wygląda, no, lepiej. Także ta baza od Bobbi Brown bardzo polecam. Ona jest wzbogacona witaminami, witaminy E chyba. Bardzo fajna baza, także dzisiaj ją nakładam, no bo chciałam, żeby ten make-up troszkę się podtrzymał. Sukienkę już wybrałam, chciałam się ubrać typowo jesiennie, ponieważ tak jak powiedziałam, ta aura była taka, no, pochmurno, ciemno, no i wybrałam zieloną sukienkę w kwiaty, ale teraz, kiedy wyszło słoneczko, stwierdziłam, że nie, to jest moment na białą sukienkę. Jeszcze czuję, że chciałabym ją wykorzystać, więc wskoczyłam w białą sukienkę z Zary, dlatego dobrałam pasek. No i jeszcze trochę się pocieszymy z tych stylizacji letnich, bo zaraz i tak wskoczą te jesienne. Dobrze, postanowiłam, że jednak chłopaki pojadą, ja tutaj zajmę się rzeczami, ponieważ muszę wstawić ciasto na pizzę i zapomniałam zapakować prezent, więc muszę go w międzyczasie szybciutko zapakować prezent i wstawić ciasto na pizzę. Krzesła zdjąć. Thank you.
tapicerka znowu do prania, mimo że były prane 2 miesiące temu, muszę już zamówić znowu na pranie, ale dobra, nic nie szkodzi. Że szybciutko wstawię ciasto na pizzę, niech ono sobie po prostu tutaj nam rośnie. No to jest jakby kluczowe, a wszystko resztę zdążymy, myślę, że w międzyczasie. O, sobie postawię. Jakiś telefon dzwoni, a zorientowałam się, że nie mam zegarka, więc jak jakby ktoś dzwonił, to się do mnie nie dodzwoni dzisiaj. And I just know things will never be the same. Like strangers again. Zawinęłam dziecku prezent w szary papier, ponieważ nie miałam takiego kolorowego. Kupiliśmy ciężarówkę, która po prostu była bardzo duża. Ajajaj. Myślałam, żeby robić 2 ciasta, ale to wystarczy na 2 pizze. Myślę, że jako przekąska wystarczy. Nie będę chyba robiła więcej, 4. Chyba nie. Niestety widzę, że wieje i dalej nie zdecydowałam, czy nakrywać na tarasie, czy tu. Aj, szkoda. Ciasto gotowe, teraz tylko przykryję i postawię na lodówkę, bo tam mi szybko rośnie zawsze. Okej, to ja sprzątam te składniki. Myślę, że 2 pizze nam wystarczą. Ciasto, jakieś przekąski, bo myślę, że wszyscy mogą być po obiedzie. Więc nie będę tutaj się wygłupiała. Umówiliśmy się tylko na tort i szampana i kawę. Także chyba tak. Dobra, mąkę zostawię. Ona będzie do opruszenia. Luzik. Zrobimy chyba, myślę, że... Aha, jeszcze zrobię grecką, więc zaraz pójdę jeszcze do ogrodu, zbiorę sałatę. Zrobię taką sałatkę grecką. Och, warzyw tyle mamy. Ale dobra, to warzywa grillowane zrobię na jutro, bo jutro myślę też, że jak przyjadą rodzice, to zrobimy również grilla. Także dzisiaj tych warzyw grillowanych nie, sałatka grecka wystarczy. No, myślę, że będzie wystarczająca. Jak sytuacja? Idziemy po warzywa. Chłodno. Nożyczki, nożyczki na sałatę, nożyczki. Chyba chłodno, nawet jakbym dała koce. To chyba za chłodno. Słoneczko świeci, wygląda sympatycznie. Co, Juniorek? Pojechali? Średni weźmiemy ten. Średni koszyk weźmiemy. Chodź, idziemy sałatę zerwać. Słoneczko świeci, no wygląda pięknie, ale... Jeszcze jak wiatr nie wieje, to jest ok, ale jak już zawieje, to pewnie będziemy marzli. Co tutaj się dzieje w tej skrzyni? Istne szaleństwo, więc sałaty z pewnością nie zabraknie.
Może nasturcja, ona też jest jadalna. Parę kwiatków weźmiemy. O, na pizzę położymy. Będzie ładnie wyglądało. Ten jest ładniejszy. I ten. W szklarni to już istne resztówki. Wszystko, nawet wczoraj pozbierałam pomidory, ale widzę, o, jest papryka. Tu ogórek, ten jest duży, ale nie wiem, czy zbyt duży. Chyba zbyt duży. Ten jest trochę mały. O! Ten będzie idealny. Ten, bo ja lubię go do sałatki dawać razem ze skórką. On nie jest za duży, nie jest za mały. To powinien być smaczny. Ogóreczek. I co tu jeszcze, co tu jeszcze? Pomodorki. Pomodorki są w lodówce. Wczoraj zrywałam. Ale tą paprykę jeszcze weźmiemy. I jeszcze śliczna papryczka czerwona. Cebula jest w domu. Też chyba wszystko. O, jeszcze takie małe pomidorki się zostały. Tutaj taki jeden jeszcze rośnie. Ale wczoraj to zerwałam chyba no z 10 już takich czerwonych, więc taka naprawdę resztówka. Bazylia pięknie. O, jeszcze może byśmy zrobili. No, jeszcze kaprezę z bazylią. Zobaczymy, zobaczymy, na ile starczy mi czasu. Zobaczcie na tą nasturcję. Myślę, że jak zrobię tą pizzę z rukolą i z burattą, która tak mi smakuje, to na środek jeszcze położę tą nasturcję. Będzie ślicznie wyglądała. Także ją odłożymy. Zabieram się za mycie sałaty, krojenie warzyw i przygotuję już do miski sałatkę, ale jeszcze bez sosów. Sosem poleję dosłownie na sam koniec, żeby to wszystko nie zmiękło, żeby to było dalej cały czas takie kruche. Umyłam i odwirowałam sałatę w wirówce i wyciągam swoje piękne talerze w kształcie kapuchy. Porwę sałatę, bo nasza rukola gigantyczna i dużo z Was mnie pytało, Beata, dlaczego Twoja jest taka, a w sklepie takiej nie ma? Słuchajcie, no bo ona nie powinna taka być po prostu. No zobaczcie, jaką ja mam rukolę. Przez to tutaj to łyko, ono będzie twarde, więc trzeba je oderwać. Tyle, ile mi się uda, to oderwę. Natomiast no, ona jest po prostu wyrośnięta, to jest raz, a po drugie, no to z pewnością jest jakiś inny gatunek, tak? Że to, po prostu, to, co ja miałam, ja nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, bo po prostu wzięłam nasiona i resztki, wysiałam po prostu resztki to, co miałam i nawet się nie zastanawiałam, co to jest. Po prostu rukola, wzięłam pach i zobaczcie, ten drugi siew po prostu był bardzo trafiony. I generalnie tak jest z sałatami, rukole i te wszystkie pozostałe rzeczy. Fajnie jest tak sobie sukcesywnie wysiewać, czyli co tak co 2-3 tygodnie, dzięki czemu będziecie po prostu mieli na bieżąco, ponieważ teraz widzicie, u mnie to jest wszystko wybujałe, ja zaraz jak tego nie zjem, nie zetnę, to to mi pójdzie w kwiat i będzie po sprawie. Więc nawet lepiej, ja już tak mówię nie wszystkim, ale nawet lepiej po prostu to ściąć, nie zjadać tego i dać na kompost, no kur, cokolwiek, aniżeli to ma pójść w kwiat. Więc lepiej ściąć, poczekać, aż to odrośnie i będziecie mieli na później, a nie jak teraz zostawicie i będzie po wszystkim. Także wziąć nożyczki, przyciąć, trzeba na to znaleźć czas, wiem. Zrobimy taką grecką, taką tylko, o. Taką pseudo-grecką, no wiecie. Ja dodaję wszystko, co mam, co lubię. Ale osobiście bardzo polubiłam, jak w sałatce jest ogórek, który nie jest obrany, więc dlatego wybrałam taki najdelikatniejszy, mam nadzieję, najsmaczniejszy, gdzie go delikatnie potnę na kawałki, na plasterki, ale też nie za grube i nie za cienkie. O, ja to zawsze muszę mieć wszystko po swojemu. No i tym sposobem on jest taki kruchutki w tej sałacie, bardzo to lubię. Tak właśnie jedliśmy w Grecji. No, zobaczcie, tu rukolę. Szalona. Szalona dziewczyna. Ciekawa jestem, jak wyjdzie tort. Zamówiłam taki o smaku malinowo-jeżynowym. Już się nie mogę doczekać, jak będzie wyglądał tort. No i jak mnie smakował oczywiście. W porządku. Sałata nacięta. Więcej nie, wystarczy.
zdjęcie tortu, ale jest piękne. Zobaczcie tylko na to. Zaraz przyjedzie. Ale petarda. Działamy tutaj z Gabrysią. Gabi pięknie stół nakrywa. Postanowiliśmy jednak posiedzieć w środku. No po prostu wieje silny wiatr, więc stwierdziłam, że jak mamy marznąć, to lepiej tutaj siedzieć. Grecka już pokrojona na wierzchu kwiatuszek. Na razie bez sosów. Zaraz muszę zrobić sosy. Tak samo caprese, moja ulubiona. A może tutaj też damy, słuchajcie, kwiatka. O. I będzie tematycznie. Pizze już gotowe, tylko z sosem pomidorowym, mozzarellą i odrobiną cebuli czerwonej. I na to dopiero po zrobieniu damy rukolę, świeżą szynkę oraz burattę. Ale muszę Wam pokazać tort. Musiałam go tutaj postawić, bo po prostu wygląda przepięknie jeszcze zanim goście się zjawią. Cudowny. Myślałam, że to będą kwiaty takie zrobione z masy. Tutaj mi się troszkę ubrudziło, ale nie szkodzi, że one będą z masy takiej masłowej, zrobione z masła. Ale są to kwiaty prawdziwe. No przepiękny torcik, przepiękny. Jestem zachwycona. Idealnie w moją kolorystykę się tutaj Pani wpasowała. Także, a co do smaku, to nie mam się czego obawiać, bo zawsze są pyszne te torty. Także zamawiamy z takiej małej od Pani tutaj niedaleko. No coś cudownego. I dzień dobry, kolejny dzień, kolejna stylizacja. Ja dzisiaj postanowiłam się ubrać na zielono. Teraz z rana wychodzimy najpierw do kościoła, a później spodziewamy się gości. Tak sobie pomyślałam, że wczoraj chyba Wam nie pokazałam totalnie, jak moja stylizacja wyglądała, ale to wybaczcie, po prostu byłam zestresowana, przejęta tym wszystkim. Zawsze tak jest. W każdym razie wczorajsze popołudnie było naprawdę bardzo przyjemne. Tort wyszedł obłędny. Nie dość, że wyglądał po prostu ślicznie, to był jeszcze pyszny. Naprawdę super, idealnie się wkomponował w to, co sobie wyobrażałam. Także byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa. No a dzisiaj będzie też na spokojnie. Myślę, że no, raczej nie będę nagrywała, gdyż przyjeżdża rodzina. Ale tylko szybciutko jeszcze chciałam wskoczyć i pokazać Wam, co takiego na dzisiaj wybrałam. Biorę sweter ciepły, ponieważ jest rano, a rano jest, ranki są chłodne, no i w kościele zawsze jest chłodniej, także tak wygląda moja dzisiejsza stylówka, już bardziej jesienna aniżeli letnia, gdyż no, przywitało nas pochmurne niebo, ale widzę, że słoneczko wychodzi, więc myślę, że się jeszcze rozpogodzi dzisiaj. Jesteśmy sobie właśnie na spacerze wieczornym z Juniorem i tak patrzymy na gwiazdy, ponieważ to uwielbiam robić. Ale mąż mi powiedział, że jest taka aplikacja, która mówi, jaka to jest konstelacja i tak dalej. W każdym razie tutaj cały czas widzę światełko. Pokaż jeszcze raz, Rybku, bo nie widać. I mówię, że to jest jakaś gwiazda. A mąż się ze mnie śmiał, że to jakaś latarnia. A słuchajcie, tutaj mamy Jowisza, który tak mocno świeci. Także fajna aplikacja. Pokaż jeszcze, daj na niebo, zobaczymy, jak to wygląda, kochanie. Więc jeżeli tak jak ja nie do końca wiecie, jakie to są konstelacje, to można sobie ściągnąć taką apkę, na niebo skierować. No, coś wspaniałego, fajnie. Ja generalnie zawsze wychodzę wieczorami i patrzę się w gwiazdy, ale tutaj dzięki tej apce, nie, poruszaj troszeczkę, widać, jakie mamy konstelacje. No, ale super. Świetnie to wygląda. Można by sobie wyobrazić, bo jeszcze są naszkicowane tutaj te... Wow. Mega.